Cześć, z tej strony Kozak. Chcę dzisiaj Ci pokazać partię, która być może jest trochę mniej znana, jednak jest przepięknym przykładem tego, że pionkożerstwo, nawet jeśli dotyczy pionka centralnego, może przynieść katastrofalne efekty. Przenieśmy się do 1998. Wtedy biały grający Michał Krasenków podjął gościa z Indonezji, Ututa Adianto. Adianto wtedy był około 70. szachistą świata. Mistrza Krasenkowa nie trzeba nikomu przedstawiać, tak? Jest to pierwszy Polak, który przekroczył granicę 2700 punktów ELO. W 2000 roku był w top 10 świata, wyprzedzał takie osobistości jak Anatolij Karpow, Judit Polgar czy Petera Swidlera. Przenieśmy się więc do ich koszalińskiej partii. Mistrz Michał Krasenkow jest wielkim znawcą debiutów powstających po D4. Jest też bardzo agresywnym graczem grającym przebojowe szachy. Dlatego nie dziwi nas wybór takiego debiutu. I witamy w gambicie hetmańskim przyjętym. Po E3, E6 tu wszystko są ruchy teoretyczne, które mogą być jak najbardziej uznawane za naturalne dla graczy na wszystkich poziomach. Teraz nastąpiła być może ciekawa sytuacja, że Utut zagrał A6. Można zapytać, dlaczego by nie zbić na D4? Przecież jakbyśmy policzyli, to mamy trzech atakujących tego pionka, tylko dwóch obrońców. O co chodzi? No, po zbiciu na D4 odbijamy ED i po wymianie skoczków zagrywamy jeszcze wieża D1. Powoduje to naszą, jako białych, dużą przewagę w rozwoju. I za cenę pionka mamy dużo przyjemniejszą pozycję. Czarny ma problem z rozwinięciem swojego białopolowego gońca. Nie może zrobić jeszcze roszady. Teraz się zaczyna plątać hetman. No, nie chcemy wchodzić w takie pozycje, zwłaszcza z takim wirtuozem ataku jak Krasenkow. Dlatego Adianto zagrał A6. Teraz to my zbijemy na C5, żeby otworzyć kolumnę D, żeby po niej atakować jako białe. I teraz został zagrany E4. Jest to ruch, który grywali na przykład Radżabow przeciwko Kasparowowi czy Kramnik z Ponomariowem. Jest to więc często spotykane. Adianto zagrał teraz ruch, który jest bardzo ciekawy, pomysłowy. Skoczek G4. O co w tym ruchu chodzi? Niby narażamy się na stratę tempa, tak, że H3 i będziemy musieli uciekać skoczkiem. Ale jest to dla czarnego jak najbardziej dobre. Co jeszcze ten ruch powoduje? Grozimy w kolejnym posunięciu ruchem hetman C7 z grożeniem mata na jakimś H2. Tutaj się już rozpoczyna takie przesuwanie czarnego do naszego króla. To może być groźne w jakichś tam wariantach. Jednak jest to niedokładne. Dlaczego? No bo kolumnę E my możemy zająć, przepchać piona na E5 i to my przejmujemy pozycję, przestrzeń. I teraz na skoczek stoi dość podejrzanie. Co zamiast tego skoczka można było zagrać w takim razie? Dobrym ruchem byłoby na przykład B5, które kopie nam gońca z C4, musimy nim odejść. I teraz czarne zajmują placówkę w centrum skoczkiem. I teraz po wymianach na D4, tak jak wcześniej widzieliśmy, robi się już niebezpiecznie. Czarny patrzy dwukrotnie na białego króla, grozi goniec B7 i również ataki na G2. No, ja bym się bał grać takich pozycji na pewno, więc musimy kontratakować. Musimy odpowiedzieć tak, żeby wymienić najgroźniejszą figurę, czyli być może teraz gońca. Goniec E3. Najłatwiej nam wymienić tego gońca, bo hetman E5, wybijecie na C5, skoczek C3, no i czarny kończy rozwój. My zagramy wieżę AD1 i wszyscy możemy być zadowoleni. Tak plus minus naszych pozycji. Nikomu nic nie grozi, przynajmniej na razie. Skończyliśmy rozwój. Czarny może rozważyć wieżę C8, może rozważyć zagranie roszady. I taka kontynuacja byłaby jak najbardziej zadowalająca dla Adianto, który mógłby powiedzieć, że mógłby uznać, że w tej pozycji wyrównał. Ale po E4 skoczy G4, E5 i w wymianach na punkcie D4, tak jak przed chwilą widzieliśmy w wariancie, widzimy, że Adianto ma atak, że
Tu patrzy tym gońcem. Tu ma podwójne ataki na pionę na e5, którego bronimy tylko hetmanem. Co tu robić? No, poświęcamy piona. Zagrywamy skoczek d2. Ważniejszy jest rozwój naszych figur, ważniejszy jest atak. I po skoczek e5 możemy zauważyć, że teraz wisi nam goniec na c4. Dwóch atakujących, jeden obrońca. Jest problem. Nie możemy zagrać b3, ponieważ stracimy wieżę. Motywy są z końcem B2, być może które osoby mogłyby rozważać, no nie wchodzą, ponieważ jest koniec niebroniony. Więc zagrywamy skoczek B3. Atakujemy hetmana, prowokujemy go do wykonania posunięcia, żeby nie mógł zbić skoczkiem. Dlatego zbija hetmana na C4, my odbijamy figurę na E5. I teraz to my byliśmy sprytni, zagraliśmy tak, że pod podwójnym biciem jest gońc C5, patrzymy na punkt G7, być może na wisi wieża rentgenem. Więc co robić? No, czarny wpadł na pomysł, żeby rozwiązać dwa problemy za jednym razem, goniec F8. Ruch obronny, prawidłowy, rozgrywany w tych pozycjach, jednak umożliwia kontynuowanie rozwoju dla białych, goniec E3. I czarne chcą wymienić hetmany, ponieważ to białe mają atak. Bez hetmanów atak jest zawsze dużo słabszy. My nie chcemy tego robić, więc hetman G3 zagrywamy i Adianto się nie poddaje. Bardzo chce wymusić tempa. Teraz chce skończyć rozwój. Goniec D6. Można pomyśleć chwilę. Zagrał goniec F8, żeby bronić G7. Teraz się tego niby nie boi? No nie, nie boi się, bo po hetman bije G7. Zagrywamy goniec C5, wieża jest już broniona, my musimy odejść hetmana na przykład na H6 i po wieży G8 mamy problemy z punktem G2, mamy problemy z obroną swojego króla, hetman jest źle upozycjonowany, no ogólnie mamy same problemy. Dlatego po goniec A6 Krasenko zagrał F4. Hetman E4, teraz Adianto się nie poddaje z atakiem, z realizowaniem pozycji. Zagrywamy wieża AD1, wykorzystując to, że goniec został niebroniony. Goniec C7 i zagraliśmy F5. I tutaj do tego momentu były trzy takie znane partie. Gelfand Salov z 96, Szymczak Jaracz z 97 oraz ta partia. I teraz Salov w partii z Gelfandem zdecydował się na wybicie na F5, co się spotkało z odpowiedzią wieża FE1. Te motywy będą nam towarzyszyły w też tej partii, więc nie będę ich omawiał dokładniej. W partii dwóch Polaków, Szymczak Jaracz, poszło hetman H4 teraz. I teraz my zbiliśmy na E6 i partia była kontynuowana. Adianto zdecydował się na zagranie goniec H4. My cały czas nie chcemy podchodzić pod wymianę hetmanów w jakikolwiek sposób, więc hetman H3. I teraz Adianto się wrócił gońcem na F6. Bardzo dużo ruchów wykonywanych jedną figurą. Tu cały czas niewyprowadzony goniec, niezroszowany król, wieże niepołączone, podejrzane ruchy. I goniec F6 samo w sobie też nie jest najlepszym posunięciem. Należałoby grać goniec A7, a o tym dlaczego to się przekonamy w partii. Ponieważ my gramy goniec C5 i teraz patrzymy na punkt F8 i nie możemy jako czarny zrobić roszady, jest nam uniemożliwione. No to E5, trzeba jakoś kontratakować, wyprowadzić gońca. Był przyblokowany swoimi pionami, teraz atakujemy w punkt F5. Wydawać by się mogło, że jeszcze żyjemy. Krasenkow jednak wykorzystuje to posunięcie. Skoczek D4. Kombinacja i ataki. Dlaczego nie można wziąć? Pytanie do Was. Ponieważ spotykamy wieżę FE1 i no, tracimy hetmana. Hetman może się oddać za jedną wieżę. Jednak w tym momencie jest pozycja czarnego bardzo trudna. Dlatego po skoczek D4 Adianto zagrał B6.
zostawił zaatakował nam drugą figurę, mamy dwie figury teraz pod biciem. Co robi Krasenkow? No, on się tym na pewno nie będzie przejmował i zagrał wieża Fe1. To ty mnie, to ja ciebie. I ale on to zagrał bardzo ludzki ruch. Hetman F4, jest to jak najbardziej naturalne w partii. Być może samemu tak bym zagrał, ponieważ nie oddałbym hetmana. Jednak komputery, silniki bardzo lubią, bardzo podpowiadają posunięcie hetman bije E1. Dlaczego? Ponieważ widzą tragiczne położenie już czarnych. I należy oddać hetmana po to, żeby zredukować potencjał ataku przez białe. I po zbiciu na C5 tutaj biały może być albo bardzo dokładny i zagrać hetman F3 z atakiem na wieżę na A8, której no, nie powinniśmy bronić. Dlaczego? No bo jak wieża B8 na przykład zagramy z atakiem na B2, niby aktywny ruch, to dostaniemy hetman C6 szach, koniec D6, my zbijamy na C5, dalej nie możemy zrobić roszady, dalej jest problem z wyprowadzeniem wieży na H5, dalej jest problem ze zwycięstwem króla, to nie jest najlepsze. I nawet jakieś kopnięcie hetmana, teraz wieża C8, to nic nie daje, hetman D6 i stoimy cały czas w miejscu. Co się dzieje dalej? Gdybyśmy po zaatakowaniu tej wieży jednak ją oddali, zagrali teraz roszadę, no to zbijamy, tu zbicie na D4 i ta pozycja jest po angielsku bardzo ładne określenie tricky, ponieważ czarny ma dwa wolne piony połączone, ma parę gońców, my mamy jako białe wieżę i hetmana i możemy się obawiać takiej kontynuacji, że te dwa piony nas po prostu zmiażdżą, przejadą się po nas, dotrą do pola przemiany. I ta pozycja jest bardzo ciekawa do gry, w której obie strony muszą się popisywać bardzo pomysłową grą. Tutaj jest niby przewaga materialna mistrza Krasenkowa, jednak te dwa piony mogą dawać szansę na kontrgrę. I Adrian tu nie zdecydował się na ten wariant. Nie chciał ryzykować, chciał zagrać hetman F4, co przegrywało niemal natychmiast. Dlaczego? Zagrałem G3. Hetman poszedł na H6. Chciał wymusić jeszcze raz zmianę hetmanów, zaproponować może, by Krasenkow się pomylił i zdecydował na to. Jednak bicie nie są obowiązkowe, tak jak odeszliśmy hetmanem, jeszcze stępem na wieży. Lepsze dla tych wszystkich motywów byłoby po prostu hetman G5 z przegraną pozycją, ale ważna była obrona pól E7 i D8. Po hetman H6, hetman G2, wieża B8 uciekła z podbicia, spotykamy hetman C6 szach. Koniec D7, niby fajny ruch, jednak w tym momencie nastąpiło posunięcie, które zakończyło partię. I zatrzymaj film, zastanów się, jakie to jest posunięcie. Ok, wierzę, że już to zrobiłeś, że się zastanowiłeś. Tym ruchem, oszałamiającą kombinacją Michała Krasenkowa jest skoczek E6. W tym momencie jego przeciwnik się poddał, stwierdził, że nie będzie kontynuował gry. Dlaczego? Ponieważ wchodzą nieuchronne maty. Nie możemy przyjąć ofiary hetmana. Koniec bije na C6, ponieważ skoczek C7 daje mata. Nie możemy, jeśli skoczek daje mata, to możemy pomyśleć, to może zbijemy skoczka. Jednak po zbiciu FE6 mamy hetman bije D7 również z matem. Nie możemy również zbić gońca, który nam zabiera pole na F8 ucieczki, ponieważ wtedy po C5 znowu mamy mata na D7. Jest to przepiękna partia, jedna z perełek mistrza Krasenkowa. Mistrz Krasenkow jest znanym teoretykiem i po D4 część z was być może wie, że ma własny wariant debiutowy po skoczek F6 w obronie królewsko-indyjskiej, której ta bija wygląda tak. Są systemy trojga nazwisk: Makogonow, Bagirow, Krasenkow, które powstają po H6. I analizy, prace
Karsenkowa były czytane przez Ananda, przez Karsena. Wiele uznanych nazwisk pytało się go o jego analizy w wielu wariantach, w tym w Świecznikowie. Dlatego uważam, że taka postać, która zwłaszcza jest tak znana, to warto znać jej partię, warto zapoznać się z jej twórczością. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do wspierania naszego kanału InfoSzach, na przykład na naszej zrzutce, do dołączenia do Akademii InfoSzach, gdzie mistrz wideo Kosma Pacan-Milej oraz Antoni Szostakowski tworzą dla Was materiały, które pozwolą Wam osiągnąć szachowe mistrzostwo. Trzymajcie się i do następnego razu.